Elo, elo, z tej strony ja, a dzisiaj jak widzicie, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, tak długo wyczekiwana przeze mnie gra, pewnie nie tylko przeze mnie. Kto oglądał film Sicario, ten wie o co chodzi w grze, dla tych co nie wiedzą. Jest to gorąca Boliwia, znajdujemy się w gorącej Boliwii. No, gorącej, raczej tam jest zimno, ale dobra. No, w sensie, no, tam na szczycie tej góry, nie? No, słuchajcie, znajdujemy się w Boliwii, gdzie tą Boliwią rządzi jakiś tam mega duży kartel narkotykowy. A naszym celem jest, słuchajcie, zlikwidować barona. Takiego tam największego barona, który, słuchajcie, rządzi tym całym przedsięwzięciem. A żeby to zrobić, musimy zabić wszystkich mniejszych baronów, aby się tam tego jednego dostać. Gramy otwarty, kozacki, duży świat. 3 razy większy od GTA, więc nie ma z tym problemu. Słuchajcie, musimy znaleźć dezertera i pozostać niewykrytym. Więc dobra, o kurne, dobra, tam są. No wiecie co? Do zwiadu użyjemy sobie drona. Tutaj jest ich dwóch. Oznacz. Oznacz. Nie będziemy się nimi zamartwiać. Dobra. No, o kurna, ile ich tutaj jest. Będzie wesoło. O, dobra. Tutaj będzie śmiesznie. O! Poziom jakiś. No, tutaj mam jakiegoś cywila. No. O! Dobra, mamy dezertera. Ładnie. Dobra, możemy ruszać, słuchajcie. Wiecie co? Najpierw zdejmujemy sobie tego tutaj koleżkę. Mamy pistolet? No, pistolet to mam, ale czy z tłumikiem, dobra. Zdejmujemy sobie tego koleżkę. I słuchajcie, postaram się zdjąć snajpera, bo nam będzie tutaj chyba najbardziej przeszkadzał. O kurna, zauważyli nas. Kurna, dobra. Jak ja strzelę, to i tamten strzeli, więc likwidujemy ich w tym samym momencie. Dobra, zdjęci. Dobra. Teraz czym szybciej się tutaj doczołgać i fajnie. Dobra. Teraz trzeba zdjąć tego. Okej. Na szczęście mamy tłumiki, więc. Okej. Kurna, znaleźli ciało. Ale dobra. Tam jest jeszcze jeden. Albo i cywil. Kurde. Kurde. Dobra. Skoro i tak już znaleźli ciało, to. Słuchajcie, chwilowo nam się bardziej przyda snajperka. Więc. Kurde. O. Ma broń. Więc cywil to nie jest. Kurczę, no i teraz reloading. Kurde, nasz cel ucieka. No, reloaduj szybciej. Dobra, gdzie nasz cel? Dobra, szybko musimy go złapać. Holy shit. Kurno, tylko żeby nie zdążył wsiąść do auta. No, złap, dobra, jest. Mamy go. Kurno. Już, stój. No, się teraz będzie wiercił. Dobra. Jedziesz z nami. Dobra, jakiś tam transport znaleźliśmy. No, wsiadaj ci, ziomeczki. Wziął się do bagażnika z kitrą. To jest jak kurna masz. Jak masz kurna auto na 4 osoby, ale nie chcesz łamać prawa. Albo nie, bo byłoby mu niewygody na środku, bo nie ma tego podgłówka.
Chociaż wolał siedzieć w bagażniku. Rozumiem. Mimo wszystko nalegałbym, żeby to tego dezertera tam wrzucić. O kurde. Ej, choptry. Słuchajcie, niestety całej gry wam nie mogę pokazać. Prawa autorskie. Ale... ja słuchajcie, już to widziałem i mogę wam trochę powiedzieć o tym, że mapa jest ogromna. Cud miód, malina i orzeszki. Więc dobra. Okej. Dobra, idziemy do punktu, gdzie... gdzie mamy tutaj zostawić naszego desertera. Okej. Do punktu alfa w... Dobra. Ja już nawet nie będę się starał tego wymówić, bo... bo boję się o swój język. Ale dobra. To chyba tutaj. Dobra, zaraz go deeskortujemy. Słuchajcie, zrobimy sobie jedną bądź dwie misje. No, no dawaj. Wysiadaj. Nie, nie puszczaj? Sam powiedział, nie puszczaj. Górna, idziesz z nami. Weźmiemy sobie tu mianą MP5. No, tutaj gdzieś są wrogowie. Dobra, leżysz. A, to jest punkt kontrolny jakiś ich. Tutaj gdzieś jest jeszcze jeden. Kochana minimapka. Mega ułatwia grę. I mam nadzieję, że na wyższych poziomach trudności nie ma tej minimapki. Bo mimo wszystko trochę psuje rozgrywkę. Okej, dobra, no zachodnie przynajmniej wiemy, że nikogo nie ma. Dobra. A no, szukaj mnie z lornetką. Okej. A co my tutaj mamy? Znajdź misje rebelianckie. O tak. Ja poproszę z akcesoriami skrzynki, no i fajnie. Dobra. Jesteśmy. Gdzie my jesteśmy? Czekajcie, czekajcie, bo tutaj są jakieś dwa te. Co to jest? Strzynka z bronią, a to? Strzynka z akcesoriami. No i fajnie. Teraz pytanie, gdzie my jesteśmy? My jesteśmy tutaj. To słuchajcie, pojedziemy sobie... tutaj, do tego punktu. Dobra, pożyczymy sobie motorek. Jedziemy. Słuchajcie, idziemy to ogarnąć. Noc powinna się chyba za chwilę skończyć, ale nie jestem pewien. Dobra, na drodze jest wóz bojowników, o ile ich tak mogę nazwać. No, bojowników tych, trochę naszych mafiozów, gangsterów. O, gangsterów. Będziemy ich nazywać gangsterami. No, a wiecie co, w sumie ominiemy go sobie. Tak pięknie na jednym kółku. Na wóz rebeliantów, a za nim wóz gangsterów. Kurna. O, dobra, ale w sumie i tak jest ciemno, to nas nie powinien zauważyć helikopter. Okej. Dobra, widzę już na mapie, że nie powinno być ze zdobyciem tej broni za dużo problemu. Okej. Staniemy sobie tutaj i wypuścimy sobie drona. Och, jak Ubisoft kocha swoje drony. Ostatnio chyba we wszystkich grach wypuszczonych przez Ubisoft są drony. No, nie wliczając For Honor. For Honor. For Honor. Nazwał jak zwał. Ważne, że fajna gierka. A, dobra. Tylko trzech. Dobra, oznaczmy ich.
Słuchajcie, stąd chyba już będziemy mogli go załatwić. Ale jak już żeby inaczej. No i fajnie. Czysto. Dobra, mamy tutaj. Nie, my nie chcemy tego przeskoczyć. My chcemy to zbadać. Znajdź medale premiowe. Znajdź misje rebelianckie. No, no, no baży misje rebelianckie. Dobra. Tutaj mamy. Weapon case'a. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Jakiś karabinek chyba zdobyliśmy. Wow. No, powiedzmy, że dużo jest tych broni. Obejrzyj w menu. Tak, to to. Dobra. Jest w ogóle podane, co my odkryliśmy? Nie ma. Otwórz pos. Dobra, czyli na pewno coś dostaliśmy. Ale dobra. Słuchajcie, zobaczymy teraz, co dalej będzie. Mapa. Tutaj mamy broń. Tar. Nie chcemy tara. W ogóle spoko pokazane, że którą broń tutaj mamy. Tutaj mamy. Właśnie snajperkę. Kurde, ze snajperką bym sobie pograł. Tutaj mamy punkt umiejętności. Tutaj mamy jakąś broń. Co my tutaj mamy za broń? Dobra, wiecie co? Pojeździmy sobie. O, tutaj już mamy znalezionego kumpla. Naszego. Kochanego. Okej. Tutaj se. Po MSR-kę se pojedziemy. Ona jest trochę daleko. Ale my do niej dojedziemy. No chyba, że już będziemy się widzieć na miejscu, nie wiem. Więc zobaczę, czy zrobię cięcie, czy nie zrobię cięcia. Ale pewnie zrobię cięcie. Chociaż dobra, w sumie to ma być gameplay, więc będzie i gameplay. Nudny, ale będzie. Mimo wszystko postaram się jakoś urozmaicić tą jazdę. O rozjeżdżanie gangsterów. Więc nie bójcie się, nie będzie tak źle. Dobra, chociaż 2 km to jeszcze nie jest tak źle. Wyobraźcie sobie, co już będzie w pełnej wersji gry, jak z jednego końca mapy będzie trzeba pojechać na drugi. I nie będziecie mieli pod ręką żadnego ani samolotu, ani helikoptera. To wtedy będzie niefajnie. Myślę, czy by jakoś tak tego nie można by skrócić. Dobra, tutaj jest jakaś droga na lewo. Nawet tutaj. Co? Nie ma drogi na lewo? To my sobie zrobimy drogę na lewo. Terenówka to nie jest. Ale dojedziemy. Słuchajcie, zostawię sobie MP5. Wezmę sobie snajperkę. Bo jakoś i tak tej głównej broni nie używam. Głównie tylko z wytłumioną MP5 biegam, bo. No bo ta. Mimo wszystko chyba większość misji w tej. Wszystkie misje da się w tej grze zrobić i po cichu, i na głośno. Ale nie wszystkie, no. Wszystkie da się przejść na głośno. Ale niektóre. Ale w niektórych to graniczy z cudem. Więc mimo wszystko wolę przechodzić to na cicho. Ogólnie jest łatwiej, słuchajcie, przechodzić misję w tej grze na cicho. Może i dłużej to trwa, ale nie musicie. To się ogólnie mam jakoś więcej fanu z robienia tych misji po cichu. Niż wpierdzielania się w sam środek oddziału wroga z LKM-em. Chociaż to też ma swoje uroki. No. Tutaj już oddaliśmy strzał ostrzegawczy, więc żeby nie było, oddaliśmy strzał ostrzegawczy. No i się robi akurat dzień. W ogóle jeszcze jest, mi się mega podoba, słuchajcie, modyfikacja postaci, która jest ogromna. Możemy sobie, nawet tutaj, nie wiem, jakiś wąsik wybrać. Wszystko możemy zmienić. Plecak, naszywki na plecaku, o dobra. Tutaj mamy jakiś kontakt. W tych krzaczkach? Nie, dalej. Chyba gdzieś tutaj są wrogowie. Pytanie tylko gdzie? Oni są chyba gdzieś pod ziemią. Tutaj są chyba jakieś podziemia. Dobra. Wy mi lepiej pokażcie, gdzie jest ta snajperka. O. Jakbym nie zgadł. Pod ziemią. Dobra.
Oj, czuję, że szykuje się grubsza akcja. Dobra, jeszcze sprawdzić, jak to mamy helikopterka. Mam nadzieję, że tym wielkim czymś można prowadzić. O! Tutaj jest jakaś jeszcze misja w ogóle. Aha, już, chyba się już sama odpaliła. Bookhart stopping our brother the day he went to work for the cartel. You see him, you take him out. No hesitation. That's a kill. Okej, okay, idziemy dalej. Hey, sniper on the roof. Dobra. Powolutku, po cichutku. Kurno, tutaj jest jakaś niebitna baza. No, przebiegniemy, może nas nie zauważą. Nie se podpierdzielimy trochę supplies'ów. Okej, okay. Zapasy. Punkty zawsze na propsie i jeszcze tutaj coś mamy. O kurde. Punkcik, punkcik, punkciki. Punkciki i kokaina. No, dobra, tutaj jest. Dobra. Można sobie wziąć machine guna samego, tak sobie wziąć pod łapkę. Czy niestety to nie jest Just Cause 3. Dobra. Okej. Okay. Rozumiem, w jednej ręce to, w drugiej ręce to. Okej. Okay. Kurczę, za każdym razem po prostu kolejna minuta gry przypomina mi się inna scena z filmu Sicario właśnie. Kozacki film, musicie obejrzeć. Jeżeli lubicie o Jedlance, to idealny film dla was. No, co jest? No przecież kurde, jak każdego zabijało, tak jego tylko nie zabiło. Dobra, to jest chyba jakaś zamknięta ta. No, tutaj jest zamknięty. Serem, ale muszę sobie wytrzeć nosa. Bo kurczę, jest... Mam taki lekki katar, bo dopiero co wróciłem z gór. Dzisiaj wróciłem z gór. Na, granat. Nie. Tak, skało, przytul mnie, ukryję się w tej skale. Dobra. Zresztą cała się będę z nimi bawił. Co, jeszcze żyjesz? O. O. Lubię tą broń. O, jest i nasz weapon case. Sprawdź broń. Wybierz. MSR. Nice. Słuchajcie, a zobaczymy, czy można zrobić tak. I czy edytuj części. Wylot lufy. Tłumik. Okej, możemy dać tłumik. Dobra. To tej broni będziemy teraz używać jako naszej broni z tłumikiem. Natomiast części lufy też możemy dać tłumik. To zmniejszy dużo obrażenia, ale redukcja hałasu na pierwszym miejscu. Najwyżej go zdejmiemy przed akcją. Celownik. Dobra. Jest git. Pistolety mamy inne. O, mamy skorpionika i to ja rozumiem. Ale pistolet jest bardziej taktyczny. A my chcemy być taktyczni. No halo, a jak go wyekwipować? Wybierz, okej. Okay. Dobra.
Mamy naszą snajperkę. MSR. Dlaczego bez tłumika? Nie no, mamy tłumik. Na tym też mamy tłumik. I fajnie. Ok, jak zawsze 10-sekundowe cięcie. Za dużo się nie stało. Słuchajcie, polikwidujemy sobie tutaj trochę ich podziemi narkotykowych. O kurczę, ale mnie znowu wzięło na ten film Sicario. Dosłownie kończę nagrywać i idę oglądać. No ale przynajmniej już wiemy, że film będzie teraz już trwał około pół godziny, więc słuchajcie, wybijemy ich tutaj wszystkich. Postrzelamy sobie jeszcze trochę z naszej snajperki. I chyba, słuchajcie, będziemy kończyć powoli odcinek. Dobra, już stąd się chyba możemy ewakuować. Z tej ich podziemnej bazy. Mam nadzieję, że idziemy w dobrym kierunku. No ba, że idziemy w dobrym kierunku. Piękne widoczki. Kocham tą grę. Tyle pojazdów, co by tutaj wybrać? Helikopterkiem se podlecimy. Pa pa. Dobra. Lecimy. Słuchajcie, zaraz postaram się tutaj znaleźć jakąkolwiek jakiś mały przyczółek naszych kochanych. Dobra, jakiś. Chociaż dobra. Jakiś tam mały przyczółek. Chociaż wiecie co? Tamtą bazę bym zaatakował, ale. Albo wiecie co? Dobra, zajmiemy się tamtą bazą. Zniszczymy tą małą bazę. Tutaj o. I kończymy odcinek. Helicopter. A nie, ja już tutaj byłem, ale zrespili się chyba od nowa. Zaraz, wylądujemy sobie gdzieś tutaj. Na razie nie będziemy wydawać rozkazu ataku. Dobra, żeby się nie rozbić. Okej. Dobra, ląduj. Ląduj. Dobra, maszyna. W ogóle przypomniała mi się jedna akcja, którą raz zrobiłem. Z helikopterem. I okazało się, że jeżeli wyskoczymy z helikoptera na małej wysokości, to on dalej będzie leciał. Ale się będzie próbował stać stabilnie w jednym miejscu. Z naciskiem na próbował. Dobra. Dobra, widzę, że jak mamy. Że jak używamy lunety, to mamy opcję strzału zsynchronizowanego, co mi się podoba. Dobra. O, można jednym wszystkim usunąć tłumik. Wyposaż tłumik. Dobra. O ile dobrze pamiętam, mamy jeszcze jednego kolegę na wieży. Skanujemy sobie ścianę. O, jest, wychylił się. No i się skitrał do swojej jamy. Ale mimo wszystko zawsze wolę mieć snajperkę w pogotowiu. Tutaj pamiętam był jeden, jest. Nietrafiony strzał. Kurczę, no. Mówię, że zajmiemy się bazą. A skończy się na zniszczeniu całej armii. Obraz zdjęty. Idziemy dalej. Dobra. Kurczę, patrol. No to, żeby się odcinek za szybko nie skończył. To jeszcze sobie zdejmiemy tutaj tych kolegów. Kurczę, chyba próbują mnie oflankować. A to głupie boty.
No, halo. Strzelajcie do nich, moi ludzie. No, rzuć tam granat. Wycofaj się. Luzik, arbuzik. Dobra, najpierw zdejmiemy pana kapitana. Przeładujemy sobie. Wycofuję się, czy mi się wydaje? Nie. Skubani walczą. Tam jest jeden. A, ja myślałem, że to kamień. No to on wystawał. Dziękuję. Niepokoi mnie dźwięk helikoptera. Ale on chyba za bardzo nie jest nami zainteresowany. Na szczęście. Ale nie. Kurczę no. Chciałem powiedzieć, że my jesteśmy zainteresowani nim. I w mojej głowie się zrodził piękny plan wyjścia na minigana i wystrzelenia go, ale... Ale coś nie wyszło. Dobra. Słuchajcie, chyba to by było na tyle z tego odcinka. Więc ja się z wami żegnam. Może jeszcze dzisiaj będzie jeden odcinek. Zobaczymy. Dobra, słuchajcie. To by było na tyle w tym odcinku z Tom Clancy's Ghost Stricken Wildlands Open Beta. Dłuższej nazwy chyba nie mogli wziąć. Dobra, słuchajcie. Ja się z wami żegnam. Już chyba po raz 20 w tym odcinku. Dobra. Pamiętajcie, subskrybujcie mnie i tam takie tam lajki, tak. No tak podzyndzolcie tego lajka, nie? A subskrypcja tym bardziej. Dobra. To by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.